Pomóż człowiekowi w potrzebie. Desperacko potrzebuje gotówki. Pomocy. Co ty tutaj robisz? To są Kitty i Catnap. Zamieńmy się. Co masz do zaoferowania? Zabawka po mnie. Wow, umowa. Moje kochane zabawki. Zabiorę was do domu. Odprężcie się i zrelaksujcie. Tak, to niedużo. Muszę wrócić do pracy. Potrzebuję gotówki. Nie mogę powiedzieć, że to wystawny styl życia. Tak. Wiem, jak pocieszyć Mię. Wyobraź sobie, wraca do domu, do zupełnie nowego pokoju. Wow! Wspaniale! Mam gotowy plan. Wygląda nieźle. Po pierwsze, potrzebujemy przekąsek. O, rany, śmieci są ciężkie. Teraz możemy urozmaicić pokój. O, hej, Catnap. Hej. Śmieci są wszędzie. O, plakat, niebezpieczeństwo. Ciekawe, co jest za nim. Puk, puk, nic. Wow, jaki wiatr! Zaraz mnie zwieje, huragan! Ha! Jak myślicie, co powinnam wybrać? Wezmę liście palmowe. Fajnie! Aj, nie wyszło! Temperatura spada, marznę. Co jeszcze mogę zrobić? Taśma? Nie. Cegły. O, i to robi różnicę. Pięknie. Ale wciąż zimno. Rozpalę ogień. Tak. Jest drewno. Pożar. Co? Nie! To niebezpieczne! Wyrzuć to! Jak cię mogło w ogóle to przejść do głowy? Dzieci, nigdy nie róbcie tego w domu! To niebezpieczne! A masz! Mam dosyć ciebie i twoich niechcianych rad! Zostań na swojej połowie! Dobra. Powinnam pomalować ściany. Jak moje uszy. Dwie rolki. Potrzebuję więcej farby. Świetnie! Prawie gotowe. Tak, ona maluje. Może i moje przy okazji pomaluje. Przesuńmy granice. O, więcej ścian. Dobrze. Dobrze. Proste, ale dodajmy trochę świateł. O! O to chodzi. Co to za tkanina? Zasłona. Czegoś brakuje. Założę ładną kokardę. Jestem w sumie projektantką wnętrz. Co tu jeszcze zrobić? Wymienię starą komodę. Cudownie. Powieszę na ścianie ciąg świateł. Ładne. Umieszczę gwiazdy. I nowa narzuta. Słodki. Co tu dodać? Tak, telewizor. Niezłe, nie? Chwila. Zaraz wracam. Wow, fantastyczna metamorfoza. Włożyłyśmy w to nasze serca i dusze. Sprawdź nowe łóżko. Patrz tu, światła, telewizor. Dzięki wielkie, dzięki, jesteście najwspanialsze. Jak wam się mogę odwdzięczyć? Mam Snickersa. Mniam. Ups, przypadkowo. Ona zawsze tak robi.
Mam lizaka. Dzięki, może bez przekąsek. Niam. Obrzydliwe. O, złota karta. Jesteśmy bogaci. Ale jest trik, jest zablokowana. Kochani, dajcie kciuki w górę, a nasza karta zostanie odblokowana i będziemy bogate. Muszę odrobić pracę domową. Moje zeszyty, piórnik. Nie możesz odrabiać pracy domowej na podłodze. Ale jest wyjście. Biurko DIY. Dodajmy uszy, czerwoną kokardkę i twarz kota. Proszę, to dla ciebie. Wow, super, dziękuję kotku. Pójdę po ciasto. Pachnie bosko. Co? O nie, catnap. Co robić? Mam pomysł. Przeciąg. Czemu wieje? O, poszła spać. Zatkam dziurę. W końcu zasnęła. Sprawdźmy jej listę. Punkt numer 2. Złap wszystkich. Jakie to okropne. Muszę coś wymyślić. Ale się zdrzemnęłam. Trochę więcej rumieńców. Świetnie się bawią, przyjaciele. Chodź ze mną. Puść ją. Nie, jest moja. Puść. Dobrze, każda dostanie połowę twarzy. Zacznijmy od oczyszczenia skóry. Podkład. Tylko kropla. Trochę mokre. Wygląda gładko. Wyglądam uroczo. Warstwa pudru do twarzy. Wygląda na mąkę. O rany, paleta cieni do powiek. Podkreślmy twoje brwi. Cienie do powiek. No dobrze, dobrze. Trochę cienia w zewnętrznym kąciku. I w wewnętrznym, żeby dodać objętości. Odrobina blasku. Będziesz lśnić w szkole jak diament. Miło. Kredka na dolnej powiece. I ostatni akcent, błyszczyk. Teraz moja druga połowa. Pa. Nałóżmy podkład. Wow, gładkie. Kropla płynnego proszku. Na gąbkę. Różowy rumieniec na policzkach. Cienie do powiek. O mój Boże. I charakterystyczny dotyk, serce. Najsłodsza rzecz na świecie. I w sumie to tyle. A i szminka. No i to tyle. Którą wolisz? Połowę? No nie wiem. Która wam się bardziej podoba? Skomentujcie poniżej. Powinna być w szkole. Pa! Pa! Czas na pułapki. O rety, co ona knuje? Cicho. Piu nadchodzi. To niemożliwe. Ale się stresuje. Kłaczek. Mogę zrobić kapelusz? Pewnie. Pistolet do klejenia na gorąco. Dwa pompony. I mała czerwona kokardka. Czapka gotowa. Miau. Dokładnie, koćmiętka, ostrzy noże. Stawię czoła złu. Przepraszam, kochanie. Muszę zneutralizować pułapkę. Koszmar. Dobrze, dobrze.
Teraz zneutralizować materiały wybuchowe. Odciąć bezpiecznik. Uff. Teraz trzeba obmyśleć trzecią część jej złego planu. Punkt trzeci. Zneutralizować Hello Kitty! Co? Och. Mój plan zadziałał. O Rety, gdzie ja jestem? Pomocy! Może mi się uda. Pazury się przydadzą. O, tablet? Włącz się, please. Jest karta, ale zablokowane. Kochani, żeby odblokować kartę, musimy rozwiązać zagadkę. Który z wisiorków Smiling Critters będzie pasować? Skomentujcie poniżej. Muszę poszukać wyjścia. Czas na wystrój pokoju. Zrobię dekorację ścienną z kolorowego papieru. Najpierw podstawa. Potem wytnę uszy. Biały nos w kształcie serca. Uroczy. Cienki. Sklejam ze sobą kawałki i dekoracja catnap gotowa. Powieszę tam. Ładna. Mam ochotę na coś innego. Co można zrobić z kartonu? Zrobię piniatę inspirowaną Hello Kitty. Najpierw wycinam ramkę w kształcie głowy. Teraz kroję w kwadraty. Czarne wąsy, oczy, mały nos i mamy piniatę Hello Kitty. Mam ochotę w nią walnąć. Nie, kochanie, nie chcesz ze mną zadzierać. Wzywam policję. Policja? Policja? Już tu jest. Aresztujcie ją. Co się stało? Patrz, to był jej zły plan. Miała zamiar złapać i zneutralizować wszystkich. Ale tu jest napisane przyjęcie niespodzianka. Coś ci się pomyliło? Ups, co? Jak mogłam się tak pomylić? Tak, udekorowała miejsce inspirowane Hello Kitty na twoje urodziny. Zrobiłam czapki Hello Kitty dla każdego. I mam dla ciebie prezent. Urocze lusterko Hello Kitty. Figurki przyczepiłam z tyłu i umieściłam w uroczym pudełku. Oto twój prezent. Tak mi przykro. O, urocze lustro. Dzięki, Catnap. Urocze. Pa, pa. Na razie. Wybacz mi, proszę. Okej, nie płacz. Już dobrze. Nie wiem, co miałam na myśli. Kitty, nie robi się tak. Oto twoje rzeczy. Masz coś do załatwienia w domu. Jestem bezdomna. Dokąd mam iść? Kto to? Niezłe miejsce. Nie rób mi krzywdy. Chcesz przekąskę? Nie. Ty. Mój Boże. Hej, luzik. Jestem zagorzałym fanem. Niesamowite. Miło cię poznać. Mogę prosić o autograf? No pewnie, bez problemu. Hello Kitty, proszę bardzo. To dla ciebie. Możesz wziąć mojego pick-upa. Naprawdę? Pójdę się pochwalić mamie. Jestem właścicielką pick-upa. Zmienię go w kawiarnię. Tak. Do roboty. Sprzątanie najważniejsze. Ale bałagan. Ale dam sobie radę.
wszystkie śmieci na zewnątrz. Antena, podoba mi się. No, muszę się stąd wydostać. Pa, pa, śmieci. Każdy centymetr musi być idealny. Kurczę, mnóstwo śmieci. Dam sobie radę. To obrzydliwe. Moja ciężarówka potrzebuje dobrej kąpieli. Dalej, kotku. To tylko woda. Ha, to trudniejsze niż się spodziewałam. Nie. Mam pomysł. Moja księga zaklęć. Tak jest. Idealny do pick-upa. Deszcz i błyskawice zniszczą samochód. Bez kół daleko nie zajedzie. To nic. Mam parasol. Głupia książka. Zaklęcia bezużyteczne. Jej, przestało padać. Spokojnie. Ou. Deszcz umył mi samochód. Wygląda nieźle. Auć. Przestań. Następna rzecz. Dekorujemy to miejsce. Do roboty. Teraz wiem. Potrzebuję logo. Świetnie. Puszyste siedzisko jest stworzone do mojej uroczej kawiarni. Zjeżdżalnia i basen dla gości. Stół. Wytnę kokardę z czerwonej pianki. Fajne, identyczne. Paski wąsów z czarnego papieru piankowego. Prawie skończyłam. Uszy? Tak. Światło okrągłe. Przykleję uszy. I kokarda. Tak. I wąsy. I twarz. Wszystko pięknie się układa. Światło gotowe. Napis Hello Kitty. Cała rodzina lampionów. Teraz zabezpieczam stojak. Stawiam lampy. Ładne. O rany, śmieci. Śmieci są wszędzie. Kochani, śmiecenie jest złe. Dlatego biorę się za sprzątanie tego miejsca. Pamiętajcie, żeby nigdy nie śmiecić. Sprzątanko. Do wora. Śmieci zniknęły. Są kwiaty. Udekoruję nimi kawiarnię, do tego potrzebny mi wazon. Zobaczmy, czy coś mogę wykorzystać. Tak, wystarczy. Zrobię wazon z tego słoika. Na początek tona białej farby. Następnie moja kultowa czerwona kokarda. Użyję czarnej farby. Do twarzy, oczu i wąsów. Żółty nos. Tak. I ważna chwila. Wkładam kwiaty do wazonu. Ładnie. O, zapomniałam o najważniejszym. Zaproszenia. Chcę, żeby wszystko się udało. Moja kawiarnia. Hej. Zrobię popisowy koktajl. Sardynki są kluczem. Teraz sok truskawkowy. Kwasior. Nikt się nie skapnie. Chrupiący świeży pająk. Chodź do mamusi. Przekąska. Teraz zmiksujemy. Wygląda dziwacznie. Wyszło tak dobrze. I bita śmietana dla kogoś? Mój popisowy koktajl gotowy. Proszę, smakuje bosko. Proszę, proszę. Pachnie dziwnie. Nie mam ochoty. Spróbuj, jest smaczny.
Fuj. Masz? Otworzyłam nową kawiarnię. Proszę. No zobaczę. Strona internetowa. Nie ma lajków. Hej, wciśnijcie lajka. Żeby krytyk wpadł do mnie. Jest dużo lajków. Dzięki, kochani. No, znowu jej się udało. Poradzę sobie z nią. No, widzę, że twoja nowa kawiarnia jest hitem. Świetnie. Dostajesz gwiazdkę gratki. Dziękuję. Tak. Bawcie się dobrze, póki możecie. Lubicie koklajle? Rozbulał mnie brzuch. Nie lubię tej kawiarni. Ja też nie. Ej, nie. Auć. Krytyk zaraz będzie. Nie jestem gotowa. Tu będzie stoisko z napojami, napoje w moich butelkach dla kotów. Wow. Podoba mi się ten program. Spróbuję. Hej, kochani, zróbmy niesamowity koktajl mleczny. Łapmy banana. Słodkie ciasto. I dodajemy czekoladę. Jeszcze jeden składnik. Mleko. Truskawka, więc ładnie pachnie. Voilà! Mieszamy. Będzie pysznie. Sprawdźcie, Kitty Cool. Pasuje do mojego napoju. Ostrożnie wlewamy napój. Gotowe. Och, wyszło niesamowicie. Podoba mi się. Wracam do kawiarni. Koci napój czeka na gości. Oczywiście dekoruję bitą śmietaną. Pychota. Przyjdźcie i napijcie się Kitty Shake'a. No cóż, co my tu mamy? Czysto. Co to za napój? Mój charakterystyczny koktajl Kitty, spróbuj. O, smakuje hipnotyzująco. Jest godny kolejnej gwiazdki. Tak, dzięki, zadziałało. Kelner, chcę najlepszy deser wszechczasów. Najlepszy deser wszechczasów. Już. Najlepszy deser dla pana? Dziękuję. Zaraz wracam. Hej, co? Ktoś się zamawiał muzykę na żywo? Spróbujmy. Oszałamiające. Muszę coś zmienić w tym planie. Słodkich snów. Co to ma znaczyć? Brak szacunku wobec klientów. Odbieram jedną gwiazdkę. Dobrze, skrzypce. Moi pierwsi klienci. Hej. Hej, Hello Kitty Cafe. To miejsce na moje urodziny. Zgłoście się, co my tu mamy? Tylko tyle, wpuścisz nas? Nie. To za darmo, dla wszystkich. Najlepsze urodziny na świecie. Wiem, od czego zaczniemy. Czapki imprezowe. Najpierw wytnij pasek kartonu i uszy. Przyklej do kapelusza. Narysuj kwiat na białym papierze. Wytnij. Przyklej do nakrycia głowy. Kwiat musi mieć środek. Zrób mnóstwo zabawnych nakryć głowy dla wszystkich gości. A gdzie Hello Kitty? Jestem tu. Mam dla was asa w rękawie. Super, dzięki, wspaniały pomysł. Oj, mój brzuch. Wołało jedzenie. Głodni klienci? Mam świetny przepis. Na początek wycinam okrągłą plastikową butelkę i wycinam pierścionek. Teraz formuję głowę kota.
Na kromce chleba kładę foremkę. W ten sposób wycinamy kawałki kiełbasy i sera. Robimy kanapki w kształcie kota. Dodajemy sos, sałata i jeszcze kukurydza. Oliwki zrobią oczy gotowe. Kto jest głodny? Oto kanapki Hello Kitty. Smacznego. Wow, fajne. To jest pyszne. Podoba wam się? Jestem w siódmym niebie. Czas na kolejną niespodziankę. Tort urodzinowy. Pomyśl życzenie. O, Hello Kitty musi dostać kolejną gwiazdkę. Dla mnie? Oj. Niesamowite, doceniam to bardzo. Jesteście świetnymi przyjaciółmi. Dzięki Hello Kitty, najlepsze urodziny ever. Czas przyrządzić nowe danie. Mój sekretny przepis. Sekretny przepis? Muszę ukraść. Tak. No cóż, przejdźmy do rzeczy. Ouch. No dobra. Fuj, woda. Mokro. Nie poddam się bez względu na wszystko. Bram, 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 bram. Auć. No dobra, i tak lepiej mi będzie bez przepisu. Gotowe. Hello Kitty, dzięki. Chętnie spróbuję nowego deseru. Przestań, mój deser smakuje lepiej, proszę. To niejadalne. Chcesz mnie otruć? Wstydź się. Jestem wybitnym krytykiem. Zjedz mój. Chętnie. Wow, smak dzieciństwa. Zasługuje na nie mniej niż dwie gwiazdki. Naprawdę? Dzięki. Więc jaki jest sekretny składnik? Sekretnym składnikiem jest miłość? Ach. O, moje pierwsze zamówienie z dostawą. Dostawa Kitty nadchodzi. Dostarczę smakołyki. Auć. Uff, ciasto w porządku. O, mam pomysł. Safe na ciasto. O, ciężki. W tym tempie to ja nigdzie nie dotrę. Ale wiem, co zrobić. Wytnij logo Hello Kitty i dostawę. Całość przyklejamy na kartonik w kwiaty. Składamy karton w ładną papierową torbę. I robimy uchwyty ze wstążki. Pięknie. Wkładam ciasto do środka. Koniec. Dostawa Kitty. Kto zamawiał moje ciasto? Hej, płacisz? Zamówienie. Ślicznie. Co? Też mam pazury. Co jej się nie podobało w mojej dostawie? No rany, jest zamek. Jestem zamknięta. Hej kochani, skomentujcie poniżej. Uwolnić Kitty, aby drzwi zostały odblokowane i żebym mogła wyjść. Wybawicie mnie? Czemu nie mogę nic dobrze zrobić? Drzwi otwarte. Jesteście niesamowici. Moja kawiarnia. Nigdy nie będę takim fajnym kotem jak ty. Hej Catnap. Pozwól, że ci pomogę. Zróbmy ci metamorfozę Hello Kitty. Najpierw cię umyjemy. No i proszę. Świetnie. Teraz umyjemy twoją twarz. Gotowa? Wow, poczuj czystość i świeżość. Zróbmy glam Hello Kitty. Uroczo. Podoba mi się. Jeden ostatni akcent. Świecące usta. Rewelacja. Musisz się przebrać. Zakręć się. Magia zadziała. Kręcić?
Ha, czaję, wyglądam jak Hello Kitty. Ostatnia sztuka. Tak, podoba mi się. Ona jest moją córką. Przyprowadziłem ją, żeby zobaczyła kawiarnię. Tato, patrz na kotka. Będzie moją przyjaciółką. Tak. Najsłodsza. Hello Kitty Cafe zasługuje na 5 gwiazdek. Jej, moje marzenia się spełniły. Gratulacje, Kitty. W pełni zasłużyłaś. Kochanie, musimy iść do domu. Tato, możemy zabrać kotka do domu? Dobrze. Wszystko dla córki. Juhu, będziemy razem. Pa, dbajcie o siebie.